Cześć, witamy Was ze świątecznego Londynu. Za chwilę zabierzemy Was w małą przebieżkę po Londynie, a później w finale zobaczycie, jak pożeram żywą ostrygę. To do zobaczenia i enjoy your trip and relax. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait. Oh. A w wielu miejscach miasta mamy tak zwane Christmas markets. To są takie prowizoryczne, zrobione tylko na święta miejsca. A w drodze do takiego podstawowego, stałego marketu, ryneczku, zobaczcie Christmas Market, który jest koło ratusza londyńskiego. Zobaczmy, co tutaj jest. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung best believe. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin. Tyle pysznych rzeczy, niestety jesteśmy już po śniadaniu i przed kolacją wigilijną, więc musimy sobie zostawić miejsce na jedzonko. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Ponieważ są święta, dostałem prezent od żony, pokażę wam. Magiczna skrzyneczka z napisem Watson London. Co jest w środku? Magiczny zameczek. Lumetka! A teraz zobaczcie, jak działa. Idziemy dalej. Got this feeling, I'm feeling you could be the one. See no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. Na szczęście nie jest ta choinka, słynna choinka z Trafalgar Square, której gałązki zachowują dystans 2 metrów jedna od drugiej, żeby się nie zarazić COVID-em. Ta tutaj choinka jest na Sodako w London. Także jeżeli nie podoba wam się choinka na Trafalgar, zapraszamy na Sodak na południowym brzegu. Tamizy tu jest ładniejsze. Oh, you know, when you are with me.
Sometimes I forget to breathe. I'm looking in your eyes, wish you could see the things I see. I don't wanna wake up. No to na tym kończymy ten nasz malutki spacer po świątecznym Londynie. Właściwie taki malutki milimetr mapy zwiedziliśmy. Weszliśmy od Tower Bridge wzdłuż brzegu Tamizy południowego w stronę zachodnią. Monika ma czarne okulary, bo wczoraj miała urodziny. No niestety. Znaczy stety, bo fajnie było. Ale nie pokażę się dzisiaj bez okularów przeciwsłonecznych. Tak, Monika kupiła sobie czekoladkę. Można się legalnie wysmarować nią i zlizać i zjeść. To jest czekolada. Nie, to jest face soap. Mydło do twarzy. I generalnie nie dla mnie, tylko na prezent. Tak, a jeszcze dodajmy do tego tak, że ono jest w 100% organiczna, tak? Mm-hmm. Jest wanila i koka. Nie wiem, jakiego rodzaju to jest koka, ale mam nadzieję, że made in... Kolumbia. Nie, no popatrz, to jest kokos, jojoba. Jojoba. Jojeba. Dobra, a to w każdym razie tradycyjnie prosimy Was o subskrypcję dla tych, którzy są tu pierwszy raz i jeszcze nie subskrybowali. Dla wszystkich o lajeczki, lajki. Pokaż mi lajka. Tak? Jest, tak jest. I do zobaczenia w trzeci dzień świąt. Oh, you know, oh, you know.